Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Zbliżamy się już do końca, mamy jedną fasolkę, pozostały jeszcze dwie, więc ruszamy odwiedzić dom trzech niedźwiadków. Co to było? Aha, to były tylko grzyby. Zajebiste jest ta giełza. Odwiedźmy dom babci i porozmawiamy z długowłosą. Lubiłaś Annę Henrietę? Żartujesz? Uwielbiałam ją. Moja młodsza siostrzeczka, piękna, słodka. Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała, może nie mogła. I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną. No, proszę. No widać, że ewidentnie jej nie cierpi. O, halo wilku! Słuchaj no, możemy porozmawiać. Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsem. O, siana, kopela, trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką. Jeden kieliszek i leży pod stołem. No, czego chcecie? Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... Gdzie ona jest? Mów! Cii, nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zołzie pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni. Razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić. A ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać. O fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! No to ci się udało. Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię. Pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. To może wilczy. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc, uciec? To proszę, wykaż się. Skocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! Fuck! Serio? Będę wyławiał trupa? Czerwonego kapturka i myśliwego. Zajebiście. Marzenia się spełniają. Zawsze o tym kurwa marzyłem. No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie, no. Lol. Co to wszystko? Nie będzie żadnej fajnej broni? Dobra. Jak zwykle trzeba się przedostawać przez kurwa za kawałki. Upsi, to nie miało być to. Chciałem kota, z przyzwyczajenia chciałem kota wypić, ale zapomniałem, że już nie ma. Wow, ale tam jest skrzynia! Krzyniu, I'm coming for ya! Jestem ciekaw, czy te rzeczy faktycznie mają jakieś znaczenie, czy one po prostu sobie tak leżą. Chociaż w końcu to jest iluzja. Hmm.
No dobra. Co ja podniosłem? No widziałem, że jakiś kamień. Aha, znowu pomniejsze kamień rolnicy. O, fajnie. Super. Ile bym tego używał akcji? No tak sobie to nie mam żadnych dobrych. Dobra. Zamieniamy tymczasowo miecze. Myślę, że jest fajny, bo dużo, dużo bonusów. A mi się nie chce naprawdę bawić w to wszystko. Jak Paul? Patrz, co mam. Widzieliście to tam na górze? Twój rozmiar. Jakie to było bajki. Ja go wezmę. Ładnie mi? No, ruchowym. Tak, ładnie. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Ja jeszcze nią się w sobie zauroczę. W rolę wnusi? Mhm. A ty w myśliwego. O kurwa. Będziemy rozcinać wilka. No pojebało. Znowu wy? Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. No przecież jest. Nic nie szkodzi. Ciana zajmie jego miejsce. Co? No nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej jeść. Bydle! Zazwyczaj mi się wydaje, że na takie bestie działają. To jest dziwne. Że tak. Wow, man. Okej, okay. Halo, wilku. Wyjdź z tych krzaczorów, bo mnie tutaj, kurde, cię nie widzę. No pewnie, że zabierz. Ta kurza jest tak beznadziejna. Czego ogłusza akcji? O! O, cztery! Jezus!
Ojejku. Jest, żyje. Pamiętasz, co Jozio mówiło o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknie. Trzeba otworzyć brzuch. No przecież wypadły z jego rzeczy już. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No. Fajnie. Jesteśmy krok bliżej celu. Podziwiam, że myśliwy zawsze go pokonywał. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? Po prostu jesteś mnie ciekawa, jeśli się bez... No dobra, powiedz, co się z tobą działo. Sama poruszasz ten temat. Chętnie posłucham. Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Szlachetni kawalerowie Stosan. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Kedby. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość. I sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimy. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach. Aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Tak samo jak Renfri. Może trzeba było tam zostać. Może. Może powinna była zapomnieć o tym wszystkim. Ale ja tak nie potrafię. Tak samo Renfri. Ciągle czuję wściekłość, jakby to wczoraj mnie wygnano. Identyczna była sytuacja z Renfri. W końcu pomyślałam, że skoro chcieli potwora, to dostaną potwora. Sporo przeszłaś. Tak. A moja siostra? W tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. Dobra, starczy pogaduszek. Chodźmy. O matka. Tak trochę z dupy pretensja. O właśnie, czy ja mogę? Kurwa, ale przecież... Tu czas leci inaczej. Sami tak mówiliście. Magiczny. Pył. Co to jest? Sztuczny. Super. Pechoty. Jest! To się odnawia przy każdym queście. Wow! Zajebiście. Dobra. To chyba ruszamy dalej, bo nie wiem czy... A może da się wejść? Pewnie, że się da! Searching! Searching destroy. Magiczne złoto. Zgadza się. Zaczarowane jedzenie. Chyba, możliwe do zjedzenia. Sypialnia, halo? Babciu? Halo, babcia! Babcia, daj mi kapcia! No dobra. Skoro jednak nic, to lecimy dalej.
Może dalej się okaże coś ciekawszego. Jest i on! Hey, Unicorn Charlie! We're going for an adventure! Spoko. Aha, trzeba tam wejść. No. Kto gra? Znowu? Czosnek? Trzy misie. Trzy stołki, trzy łóżka, trzy miski. Jedne trochę za duże, inne za małe. Część sam raz. O kurwa, rozjebali ją. Złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze i tak. Zawsze wszystko brała bez pytania. Fasolki nie ma, no nic. Szukamy dalej. Okej. Dobra. O, w pizdziec. Zabiję wam niedźwiedziątko, wy głupie chwoje. Chore skurwiele. Halo mamy! Halo mamy niedźwiedzica. Ding ding ding. Dobra, umrzyj. Niedźwiedziątko, cześć malutki. Umrzyj. Mamusia bardzo by się ucieszyła, że poszedłeś w jej ślady. Ale nie bolało. No. Bardzo dziękuję. Wspólnymi środowami udało nam się określić, że te niedźwiedzie to były pizdy, a wilk był groźny. Dobra. Chciałem zobaczyć, czy one zaraz wstaną, bo tak jak to podniosę. Dobra, zaczęły one jedzenie. No fajnie, mamy jedzenie. I chuj. Dobra. A w nich nie ma? W łóżeczkach? Kurwa, no nie widzę. Tutaj nie widzę. Więc pewnie z długowłosu trzeba mu rezygnować. Okej. To lecimy dalej? Lecimy tam. O matko. Dobra. Dokład. I mam chęć was wszystkich porozmawiać. Alosz krzatył. I cacy. Niewiele z was zostało. Przepraszam, ten miecz już jest zepsuty? 50%. No nie dobrze, a ten ma ile? Zero. Mam jeszcze jakiś fajniejszy? Zostałoby. No dobra. Coś wpierdzielimy po drodze. Albo hamuchę, lecim środkiem. Błędny ognik. Gdzie? Chce mi coś pokazać. Uważaj, nie można im ufać. Gdzie? To wieża długowłosej? Zgadza się. Jeszcze wyższe niż ją zapamiętałam. Czekaj, czekaj.
Pamiętasz, co Józio mówił o trzeciej fasolce? Jest u łysego parobka głęboko pod ziemią. Tak, to, to musi być to. Chodź. Zawsze wchodziłyśmy na górę po warkoczu, ale nigdzie go nie widzę. Dziwnie. Znajdziemy inne wejście. Wejdziemy. Możemy się podciągnąć, potem przeskoczyć. Skoro tak mówisz, to ja poczekam na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Sofii? Nie? Okej. Okay. O. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark. Ciekawe czemu. Dobra. Andrzej Geralt. Ła, wow, zajebista. Czy tam przypadkiem nie są skrzaty? Znaczy, te? Leprekauny? Dobra, ale o tym, co się dzieje dalej, dowiemy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!